Siemaneczko, z tej strony Agromati, witam was w kolejnym odcinku na serii Polski mam rolnik napie rolmaszowo. No i co dzisiaj? Dzisiaj nietypowo, bo wyjeżdżamy znów kamazem, ciężarówką i platformą. Mamy dwie rzeczy. Nie są to nowe nabytki, ogólnie zadzwoniła do mnie firma, czy nie sobie maszyn na testy. Powiedziałem, no czemu nie? Jak za darmo to bierę. No i co dostaliśmy? Dostaliśmy tutaj zgrabiarkę na testy Unia, bo taką jak wiecie chcemy kupić, więc sam razem potestujemy ten sezon. Oraz nietypowo dostaliśmy coś, czego nie mieliśmy w planach nigdy kupować jak na razie. Ego Rubber do uprawy bezorkowej. No i dzisiaj sobie podzielamy tymi dwoma maszynami. No i zobaczymy jak to idzie. No wiecie, ciężarówka to jakaś stara, platforma fajna, ale ciężarówki mają jednak stare do odwożenia, no ale niestety takie tutaj jeszcze u nich realia są. To panie, zmieśćmy się pan. Dobra. Jest dobrze, no i dzisiaj, jak możecie się domyślać, będziemy sobie robili dwie akcje, czyli gruberowanie oraz, no że tak to ujmę, akcja z naszą zgrabiareczką, czyli grabienie tamtej łąki. No i też w sumie po no, dłuższych moich przemyśleniach, no to ogólnie seria, którą ja robię, tak więc no stwierdziłem, sprzedamy Zetora dzisiaj, bo niego za niego zostanie mieć tak 30 tysięcy, bo raczej mówię, no jest dobry, tam więc czemu nie w sumie. I po prostu weźmiemy traktora i tylko pracę na młodego rolnika, nic więcej. I razie weźmiemy jakiegoś lepszego zatorka, MTZ-a właśnie młodego rolnika. No i jeszcze, że tak powiem, może opłukę nam pieniędzy stać, na pewno praca i traktor. Dlaczego tak? No bo ja wiem, zator no nie mam żadnego obciążenia i tak dalej. Coś starej czytelnika mówię, coś lepiej. Coś nowszego by przydało się wreszcie zrobić. Więc bierzemy sobie zgrabiareczkę. No patrzcie jak ładnie, Unia rak. Mam nadzieję, że nie jest jakaś rakowa. Ogólnie bierzemy TZ-ten, no bo w sumie czym innym. Myślałem nad Zetorem, ale to pójdę do Grubera. No i ogólnie sobie pojedziemy na szybkości. Coś pograbi po prostu. Coś pograbimy, przetestujemy. Mówię, jeszcze nie miałem z taką grzebiarką okazji grać, tam więc zobaczymy jak to wszystko funkcjonuje, czy w ogóle grabi, czy nie skacze, bo jak skacze to trzeba coś innego kupić. No ale to się w sumie okaże, dobra. Zaczniemy jakoś w sumie wygrabiać odtąd to. Bo musimy sobie dać troszeczkę bardziej w dół, o. No i co Mati zrobił? Już się zawiesiliśmy, którą tak, ogólnie troszeczkę kiepsko przyjechałem. Widzami, no trochę zostawimy raczej przy tej, skrajniaku, trochę tej trawy, no ale tak bywa. Sobie najpierw to zrobimy sobie naokoło jakby. Musimy troszkę uważać, bo jednak te drzewa nie mają kolizji, znaczy mają kolizję, więc musimy to uważać troszkę z tym zgrabieniem. Bo ja mam jak na razie zgrabiarka, na pewno się spoko spróbuję, jak mówię, bo jedziemy ten kawalon tak na razie. Myślę, że spoko. Zobaczymy jak to będzie dalej oczywiście, ale... Zgrabiarka kosztuje sklepie 2,5 tysiąca, troszkę sobie cenę powiększyłem, bo w realu byśmy po prostu nie kupili za tyle, no chyba że kupiłem zgrabiarkę jakiejś innej marki. To się okaże, że mówię, no w Polsce są tanie maszyny, a my jako dużo nie wyjdziemy grabić, więc też nie poczemu wiadomo, z nie wiem, zgrabiarki, nie wiem. Spółki cenowej typu klas, bo to by troszkę się miała celem. Ogólnie troszkę gruberka powoli, bo właśnie na godzinę. Nie, ten Zetor ma za mało koń, znaczy jest Zetor, bo to co mówisz. Przecież ten ma za mało koń, nie mam pojęcia, ale troszkę wolno. Ale zresztą chcemy ładnie wygrabić ten wiosnę. Co jest za coś w sumie? Chociaż, to pamiętam chyba oryginalności chyba 15 na godzinę, to troszeczkę nie tak wolno było, 12, no ale... Może w większej prędkości się rozleci czy coś, ten nie ryzykujmy. Bo to mógł być zły pomysł. Oczywiście tego nie zdążymy zgrabić, no bo jak? Zgrabimy nadzieję, chociaż tak nie gdzieś tego pół tej łąki, no bo też chciałem jeszcze zgruberować coś, żeby mówię, dwie czynności zrobić, mówię, w sumie na tej serii staram się, żeby w jednym odcinku kochać dwie czynności, bo jednak będziemy, nie wiem, robić 20 minut, nie wiem, samo zgrabienie, trochę jednak by nudne było, a dzisiaj myślę, że spoko. Mam coś innego. No ale zobaczymy jak to będzie, musimy tutaj od drogi ładnie powygrywać. No co, powiem tak, rybelka fajna, ale no troszeczkę wolno, no właśnie na godzinę troszeczkę wolno. A my tak w miarę sportu zobaczymy sobie w sklepie jak to wygląda z tą zgrabiareczką, czy po prostu tylko ona, na przykład ta może jechać 18, to jeszcze lepiej. Ta 15, ile klasa może jechać? 18. A ta Unia 12, no właśnie, no więc no. Chyba Unią pożegnamy się w sumie. A my na testy, ale mówię, raczej Unii nie kupimy, to wygląda, bo to jednak... Mówię, zajebrek może jechać 6 na godzinę świąt, no lepiej by kupić taką trochę szybszą zajebreczkę. Więc raczej po prostu tylko tak dzisiaj będzie, no mówię, do testowania, a jednak raczej nie pójdziemy w tą Unię.
Fajnie, że te dalej testowanie nie musimy od nowego sąsiada poprzez z wieberki, bo w sumie byśmy tam żadne nie mieli. Bo się gruzówka została sprzedana za jakieś marne groszą. No prasować to będzie masakra, już sobie widzę, bo ta łąka nie jest w ogóle prosta, tylko to będziemy nas prostowali. Tak dziwnie, no ale no, trzeba jakoś to wyprostować moim zdaniem. Wiem, że ty jest jedyny najlepiej grubszy, że on tak jest trochę mniej grubszy, ale jakoś to będziemy jakieś zdjęcia poroje, bo trzeba jakoś fajnie trochę posklejać. No i co w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku planuję zrobić remont autosanki. Obiecywałem, ale mówiłem, że raczej byśmy to ogarnęli i po prostu chciałem dotrzymać słowa i po prostu no zrobić ten remont tej autosaneczki i byśmy najwyżej zrobili w kolejnym odcinku zbieranie bel, właśnie autosanką po remoncie, no oraz no samo prasowanie, co będzie awans 30 pewnie. No tak, bo to będzie sprostać, to raczej 30 sprostujemy, bo w sumie tym będzie, no jakby nie patrząc, najwygodniej, bo to w sumie najmniej się ciągnie, więc najlepiej to pójdzie tym. No zobaczymy, jakoś to na pewno będzie. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Unia, mówię o polskiej maszynie. Nie wiem, mówię, chciałem iść w polską maszynę, ale jak mówię, no, że patrzę ta Unia jako 20 godzin będzie, więc no... Trzeba nie wymyślić coś po prostu, no, że tak to ujmą. Zachodniego... Bo mówię to z grabelką, mówię za klasę za 9 tysięcy, myślę, że to cena taka odmiana, więc mówię, że za 9 tysięcy na grabelkę, bo nie było źle. Myśmy sobie zakupili tą klasówkę. Gra na nią jest naprawdę fajna. No wiem, może Polska to bardziej, Polska będzie bardziej pasowała, no ale no to nie chcę się specjalnie iść edytować i prędkości zmieniać. Więc no już niech tak zostanie, jak jest w sumie. No i teraz robimy teraz tak. Tu robimy taki mini rządek. Mini rządek Mati, weź go to najlepiej nazwij. No tutaj to odgrabiamy. To trzeba słabą pompę widzę, bo powoli podnosi. To odgrajemy, tak. Teraz polecimy w sumie chyba z tym. Bo ja nie robię jakichś mega grubych rządków, bo to jednak jest sip, ma kostkę i po prostu na grubych rządków nie wciągnie, więc no. Trzeba zrobić tak, nie większe niż takie, moim zdaniem. Większych nie powinno się robić. Pewnie się nie spodziewali się, że o taki odcinek będzie, że o maszyny na testy. Nie wszyscy myśleli po mnie Turcy, że to będą maszyny już nowe, ale no niestety jeszcze nie teraz, ale... Bo za niedługo by były nowe maszyny, więc nie ma co się w sumie obawiać. Dobra. No z Mati to trzeba jakoś wymyślić, jak to tutaj wygrabić, no wypadałoby w sumie. Dobra. Ale to kawałka i pod tą workę ma ciężko, niby jest to konie, ale no... Niekiedy ma troszkę ciężko, no ale... Tak jest, my już chyba w życiu nic na to nie poradzimy, proszę Państwa. Ale idzie, nie ma co w tym to narzekać. Nie mówię, nie ma takiej strzegania, więc też nie będę tutaj w sumie narzekać, bo tu nie ma po prostu na co narzekać. Miałem tutaj cofać za fajnie. Nie mamy odcinka, my chyba tak dojdzie, tak nie wiem, 9 minut, jeszcze tak 2 minutki pobrabimy. A potem pójdziemy gruberować, mówię, bo to gruberowanie to też spoko akcja w sumie. Ogólnie to gruberka miała przykład jakaś kuna, po prostu dana jakby naklejki unireka, ale nie wiem, czy to jest jakiś kun adeptowany, czy po prostu właśnie tą inną gruberkę, bo to nie robi. Widzicie, dalej to chłop nam siedzi w tej wodzie, dalej stwierdzi, że nie wychodzi, dobrze mu chwata. No, jak chcę. To chyba bardziej na prosto wygrabimy, bo to jednak mówię, to jest... Prasa kostka i tak będzie mi raczej wygodnie, chociaż no tutaj tu prosty rządek będzie, czy z tego nie zrobię prostego rządka? Kurde, będzie taki, no prawie prosty, troszkę grubszy przed nami. Tak bywa. Powiem, no tu będzie bel, naprawdę to będzie sporo bel, więc będziemy raczej zbierać mówię, na autosankę, ja tą przyczepę do bel. No tak po prostu będzie wygodniej. No w sumie zostaniemy z dwoma traktorami, trochę kiepska, ale myślę, tak mówię, po żniwach raczej. Po żniwach, albo mówię, przed żniwami, no zostaną zakupione jakieś te traktory. No ale... Dobrze, mamy gdzieś połowę odcineczka, więc z tej przyczyny w sumie robimy sobie jakąś taką pamiątkową focie. I lecimy do Zetora i zaczniemy gruberować, bo
No chcę to jeszcze zrobić. To... to coś. Tą ziemię tutaj pod tym. Przerajmy tą łączkę sobie na normalne pole. Mam nadzieję, że jesienią kupi się to pole słonecznika, to się razem połączę, więc no... Git, którego się spyta, Marty, nie będzie żadnej łąki, no na razie nie. Ale możliwe, mówię, tutaj też nie będzie łąki. On to pewnie zapyta się mnie, gdzie będzie łąka przez ten czas. No ja raczej zakupimy jakoś kolejne pole, bo zajmę ze sprzedaży zarobione pieniądze. I coś po... albo... no może to. Tu jest kawałek, więc możliwe, że to kupimy sobie na łąkę, bo na razie... no więc tam w sumie nie będzie potrzebnych. Tam jest na razie kupimy jakąś taką małą łączkę. Też z góry chcę powiedzieć i przepraszam, że po poprzednim odcineczku coś się nie pożegnałem i troszeczkę szybciej mi się zakończyło nagrywanie, więc z góry przepraszam. Dzisiaj mam nadzieję, że już nie będzie taki wtopny, zbierzemy za to rano, jego w sumie jest trudna praca. No mało poroby, ale mówię, trzeba się rozwijać. Ale zostaniemy za niego do dworu, mówię, troszeczkę pieniążów postaniemy na remont, to jest git w sumie, jakby nie patrząc. No dobra, podczepiamy. Pani jego trzeba dźwigać na rzeczy, bo jednak nie ma co się dziwić, ale zobaczymy. Ojej, stój, dobra. Zmieścimy się my. Nie, musimy tak jeszcze raz te kłami nakręcić, ale dobra. Jest git, mówię, na razie... mają puk, mamy tą okorać, ale mówię, jak mówię, poczuli grubo, to trzeba po prostu z uprzejmości skorzystać. Tą górkę trzeba tak jakiś dzień też tutaj wywalić, albo nie troszeczkę, że tak to ujmę, zrobić na łagodniejszą, bo jest ewidentnie nie tak. Z tym pasacznikiem te wszystkie supy sprzedałem, jeszcze pieniążki ze supy nie dostaliśmy, bo zostaniemy pewnie kiedy indziej. Czy się poza odcinkiem w sumie się stało? Ja skończyłem, mówię, tamte opryski, wróciłem na gosło tej maszyny, to w sumie tyle. Dobra. Zlecimy. Da się ogólnie zrobić tak, żebyśmy, o da się, że po prostu od razu tą miedzę zlikwidujemy. Ale troszkę dzisiaj to co miedzę ukradniemy, a po prostu mówię, tak i tak trzeba by tu jakieś tą miedzę wywalić, więc no... jakieś mega grzechem nie będzie i miejmy nadzieję, że to złapię to. Tak, dobra, działa. W ogóle dlaczego mi ten słonecznik znika? Nie wiem, ale okej. Trochę jeszcze tutaj sąsiadowy słonecznika z tego zgruborujmy, powiem tak. Ostatnia godzina, w sumie jest fajna prędkość i to spoko, zaczyna wychodzić. Zobaczymy co dalej, mam nadzieję, że dobrze. To drzewa przeszkadzają tutaj, no ale na razie nie będziemy się bawili w las, bo po ostatnim w sumie wspomniałem z lasem jakoś mam dość tego drzewa na tej serii. I znów zrobić akcję drzewa trochę przestrzeni by to wyglądało, no bo nie będziemy robić przecież połowę serii opartej na drzewie, no chyba w sposób, nie wiem, na jakimś live'ie powycinam czy coś, zobaczymy. Zobaczymy, bo to się okaże. Mówię, no jak tyle łap, na 3 metry, fajnie śmiga, no to lekko. Daję radę, moim zdaniem jest naprawdę spoczko. Napiszcie też w sumie, co sądzicie na przykład jakiś kupić właśnie taki gruby, ale fajnie tego traktora, tego zatora nowego, który będzie miał, bo nie wiem, do tego MTZ-a, bo jeszcze sam nie wiem, co będziemy w sumie mieli. To jest na pewno. No i tak u nas w większości łąkoń, ale po prostu mówię, jak jest, patrz, na pola da się powiedzieć, że to słynne dźwięk jakieś, tak? I po prostu łąki wolę zrobić w takim miejscu, gdzie po prostu no nie ma jakby opcji ani zbytnio terenu na powiększenie, tak? Albo tą łąkę się kupi, bo tej łąki w sumie no ciężko będzie powiększyć, no bo z tym polem tak średnio taki clean dużo. Mówię, jakąś łąkę kupimy w zamian tego, ze sprzedaży za to, mówię, pójdą pieniądze na pola i raczej na jakąś łąkę, żeby jednak mamy krążę, bo zacząć łąkę. A też bardzo w końcu to pewnie walczyli z wapnem i tak dalej, no chyba, że zaczniemy w sumie żniwa już, bo to wypadałoby, a jednak wapno to było już w każdej chwili, a nie, jeszcze trzeba się kukurydę, no tak i tak musimy w sumie to ogarnąć. Ogólnie kukurydza ma jechać na tym polu, myślałem, że go nie robić, ale stwierdziłem, że to pole by było bezużyteczne. A to po prostu jeszcze będzie kukurydzka, myślę, że w sumie spoko, nie będzie jakiejś tragedii, mówię, chociaż to się okaże. To się jeszcze okaże, no ale zobaczymy. Chociaż możliwe, że na tym polu kurde na ziarno, tylko na tym dużym jakiś łąkę, bo tak szczerze, a w tyle, no nie potrzebujemy tego. Jak to w ogóle wygląda? Jest git. Więc nie ma co tu narzekać, jest dobrze.
Ja wiem, mogłem ogólnie tutaj przejechać od razu talerzówką, bo na to pola patrzę, że nie, to nie wymaga wapna. Ale powiem tak. Talerzówką po trawie tak jechać, no tak w sumie średnio. Bo byśmy po... trzeba było też, żeby tak uprawić, no bo w sumie talerzówka tylko wymiesza tą trawę, a w sumie no to jest, no tu nam ora jest, no. Tu raczej ruszymy od razu z ksią kukurydzy, nie bez innej uprawy, będzie w sumie git już od razu. Ja mówię, jak jest to do mówię, to dalej do położenia, spoko. Bo jeszcze ogólnie, powiem tak, tego zatora miałem sprzedać, ale jeszcze trzeba tamte pole drugie z gruby rąk, może na razie jeszcze go zostawimy na chwilkę, mówię, to się po prostu zobaczy. Ja wiem, troszkę to jest mocne, no ale zapomniałem, że tam drugie pole też trzeba oprawić, natomiast no chyba się troszkę do nas zostanie, go nie patrzę, no ale zobaczymy, zobaczymy, to mówię, to wszystko wyjdzie w praniu i się po prostu okaże. Ale słuchajcie, uprawa tamte pole tym groberem nie będziemy robić odcinka, bo w sumie to się minie moim zdaniem z celem, no bo kurde, kolejny odcinek z groberowania i tym samym zostałem, że według mnie to nudne będzie, no ale napiszcie też w komentarzu, czy chcecie, czy nie. Chociaż mówię, mi się wydaje, że lepiej coś innego zrobić. No ale to się okaże, bo mówię, tego groberowania jakieś 2-3 odcinki, no raczej będzie. A więc teraz tak, w sumie możemy teraz zacząć sesją, to polecieć sobie. No to trzeba z dwóch stron zrobić, ten git. Trochę tutaj miedzę zostawimy, żeby jednak tak jak ta miedza była tej trafy. Jakoś wyglądało, wiecie co chodzi w sumie. Lecimy, lecimy. Troszkę to jest w większych pasach, widzicie. Bo Jezu, to prawie w ogóle nie bierze tej miedzy, więc musimy sobie jakby włączyć tworzenie pól. No bo mało tego będzie. Jakoś jechać głównie z tym, jak jechaliśmy przed chwilą. Bo mówię, kolejny kawałek wymaga wapna, więc no rachy, zresztą może tu wapnem jednak przelecimy. Mówiłem, że o nie, nie, jak przejedziemy. To jest taka droga, zapewne prowadzi do lasu. Kolejny las, ale powiemy na razie drzewo, nie, nie, nie. Bo na razie nie ma na to w sumie nad czasu. Kawałek na live, ale zobaczymy, bo też na live'ach. Kurde, same drzewo to jest nudne, bo ile tego drzewa można, a w momencie, że live'ów tego drzewa było, dobra. Ogarnięty tak to pole w sumie będzie wyglądał, taki zarys pola na razie będzie. Jak to wygląda, moim zdaniem nie tak źle. Mało na nas, mówię, skończymy w to pole w odcinku. I w sumie git. Pogramy to na live i będzie tyle w sumie. A mówię, przez etap, przez stację w pracy naszego sparcia dostanie chyba najwięcej roboty, bo w sumie no... Tam ta łąka jest no, dość spora do gruberowania. Ale mówię, to się jeszcze wszystko okaże i zobaczy. A możemy też na szybkości jakby no, połączyć tutaj to z tej strony. No i w sumie git będzie. No i to nie będzie naprawdę fajny git, fajnie to będzie pole. Trochę teraz to widać, że to jest w miarę duże, bo łąka tak tyło nie było, wiesz, a to jest, no nie, kawałek tego jest. No w sumie się cieszę, bo to na kukurydzę będzie i może byśmy kupili od razu tamto pole, słonecznik i byśmy kukurydzę zebrali na ziarno oraz słonecznik też, tą samą przystawką, żeby sobie połączyli. Albo nawet kupili, to też mówię, nie byłoby jakieś rozwiązanie. Troszkę to wymaga wapna i orki, ale też orać. Ale co to wymaga orki, skoro mamy tego? A my byłem jakby z funkcją orania, to trochę zdziwiło teraz. Mega mnie zdziwiło, no ale mniejsza w sumie. Ciekawe czy to zniknie, no chyba nie zniknie, nie. Albo zniknie, teraz nie mam pojęcia już. Się zgubiłem, proszę państwa. A nie znikło, dobra, czyli ten kawałek był bardzo orki, no i to ja mogę sobie powiedzieć, że zdał egzamin. Przecież polecimy na gosp, o nim, że mu już nie było. Jesteśmy tak blisko, to zaparkujemy tym na gospie. Sprzęt dał egzamin, mam nadzieję, że mu spodoba się akcja. No w sumie spoko, coś innego, inny ma sens, mam nadzieję. No, że się wszystko spodobało, zostawcie apeczkę w górę. No i co, ja się z wami czekam do kolejnego odcinka. Na razie, pa, pa.